Zrobiliśmy. Dobra, bierzemy statyw. Jeden, drugi i ruszamy. Dzień dobry, jesteśmy w Radziejowicach, fajnym polskim z jakimś pałacu. Popróbujemy sobie porobić jakieś foty poranne. Piękna mgła była, czy jest cały czas nad jeziorem, a niestety w tamtej części. Więc tutaj operujemy w takich warunkach, jakie są. Z godzinka, która godzinka? 9:55, chwileńkę przed wschodem. Wschód mamy za pół godziny. Słońce będzie szło z tamtej strony. Pięknie będzie nam oświetlać zamek. Takie ułożenie światła mówi, że projektant tego zamku był raczej osobą poranną i zależało mu na tym, żeby tą część pałacu, ta część pałacu była oświetlona z rana. Pewnie druga jest o popołudniu. No dobra, jeszcze mam się palą światła, więc można zobaczyć jeszcze, jak to jest w takim ustawieniu, jak jest. No coś tam widać w naszej mgle. O jejku, jejku. Kaczorki. Pięknie. Jeszcze kawałek mgiełek nad jeziorem. Ostatnie promienie światła. Dobra. ISO 200, bo jednak widzę, że troszeczkę nam tutaj brakuje tego. No w takich momentach to jednak szkoda, że nie wyjrzałem za wczasu. Widzę, że tam mgła po prostu przechodzi w tamtą stronę jeziora. Tutaj mamy jeszcze jakieś resztkówki. Może nad rańcem jeszcze przez godzinkę się coś utrzyma. Jakiś taki element, który otoczy nam dany obiekt i zamknie go w jakiejś takiej ramce. I tutaj mamy taką drzewa, jeszcze nierozwinięte liście, kawałek wierzby. Bardzo ładnie to wygląda w takim zamknięciu. I jeszcze do tego mogłyby być tutaj te dolne jeszcze troszeczkę za wcześnie jest, bo tutaj mamy takie łopiane, one bardzo ładnie by wyglądały w przestrzał taki wchodziły nam tego zdjęcia. Spróbujemy to na pionowo. Przepłynął bóbr. Jeszcze można troszeczkę popróbować kompozycji. Można by spróbować już robić powoli zdjęcia z ręki, bo ten czas już nie jest taki istotny.
O, powoli kończymy dzisiejszy poranek. Cały czas piękne światło jeszcze i tę mgiełkę na stawie. I spróbujemy korzystać z tego jeszcze zanim to wszystko się za chwilę pokryje takim ostrą kontrastowym światłem. Cały czas mamy fajną mgłę.